Dzień dobry Państwu. Dziś moim gościem jest prezydent Włocławka Andrzej Pałucki. Witam Panie Prezydencie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie Prezydencie, na ile wieść o referendum zmieniła sposób Pana pracy, Pana życie, Pana postrzeganie Włocławka i włocławian? W ogóle nie zmieniła. Robię swoje. Ja mam program, który włocławianie zaakceptowali w czasie ostatnich wyborów. Zresztą zrobili to powtórnie. I ja nie mogę ulegać jakimś pomysłom niewielkiej grupki osób w stosunku do liczby osób, która oddała na mnie głos w poprzednich wyborach. Bo ja traktuję, że ci ludzie głosowali nie tyle za Andrzejem Pałuckim, co za programem przeze mnie przedstawionym. Ten program zyskał akceptację, stąd też powierzono mi stanowisko realizatora tego programu. Ja tak to odbieram. W związku z tym z konsekwencją realizuję program, tak aby móc na koniec kadencji rozliczyć się z mieszkańcami z tego, co zrobiłem, bądź podać przyczyny, jeżeli coś by się nie udało zrobić. Tak zresztą robiłem w poprzedniej kadencji i liczba zadowolonych wzrosła w stosunku do poprzedniej przy kolejnych wyborach i myślę, że uda mi się zrealizować nasz wspólny program, nie bacząc na to, co pokrzykiwane jest z boku. Panie Prezydencie, właśnie ten program wyborczy specjalnie na potrzeby dzisiejszego naszego spotkania sobie odszukałam. Jeśli Pan pozwoli, to chciałabym w imieniu naszych widzów oczywiście, troszeczkę Pana z tego programu rozliczyć i jeżeli nie ma Pan przeciwko temu, to jednak punkt po punkcie. Proponuję, że po prostu ustosunkuje się Pan do poszczególnych tych swoich obietnic wyborczych. Będę się starał wiele wiedzy. Na pierwszym punkcie Pana programu wyborczego jest Park Przemysłowo-Technologiczny Inkubator Przedsiębiorczości. W tym studiu rozmawialiśmy na ten temat wiele razy. Inkubator Przedsiębiorczości w tej chwili powstało 40 podmiotów, które rozpoczynają działalność, a więc funkcjonuje w pełni. Natomiast jeżeli chodzi o Park Przemysłowy, wszedł on do specjalnej pomorskiej strefy ekonomicznej i w tej chwili i w parku, i w całej strefie pomorskiej wokół tego całego przedsięwzięcia powstają inwestycje, których łączna wartość przekracza 6 miliardów złotych. I te inwestycje będą dawały miejsca pracy? Te inwestycje dają lub będą dawały miejsca pracy i to jest taka trochę paradoksalna sytuacja, że kwoty są imponujące, natomiast niekoniecznie przekładają się na wielkość miejsc pracy, bo odpowiadam dla przykładu, właśnie we Włocławku budowana jest przez Orlen elektrownia parowo-gazowa za 1,5 miliarda złotych, a da tylko 30 miejsc pracy. Czyli to już technologia ogranicza. Technologia kosztuje, natomiast Wika kupiła 10 hektarów. Nie znam jeszcze wielkości nakładów, jakie będzie tam czyniła, ale zapowiedziała, że zatrudni tam 380 nowych pracowników, oprócz tych, którzy pracują już w dawnej fabryce manometrów, a więc obecnie Wika. A więc jest szalona rozpiętość między nakładami a ilością tworzonych miejsc pracy. Ja liczę, że generalnie nawet przy tych dużych kosztach tworzenia stanowisk pracy to minimum te 400 miejsc oprócz Wiki powinno powstać. No właśnie, o tych miejscach pracy pozwoli Pan, Panie Prezydencie, że chwileczkę się na tym punkcie zatrzymałem, ponieważ najczęściej słyszanym właśnie z ust grupy referendalnej zarzutem kierowanym właśnie w kierunku Pana jest to, że we Włocławku jest tak duże bezrobocie, że włocławianie są coraz biedniejsi, żyje im się coraz gorzej. Oczywiście wiemy, że niekoniecznie prezydent ten wpływ bezpośredni na to, na kwestie związane z zatrudnianiem ma, jednakże właśnie przez takie działania jak tworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i warunków, które zachęcają inwestorów do pozostania w mieście, jakieś tutaj możliwości są. Czy uważa Pan, że Pan zrobił wszystko, co mógłby rzeczywiście Włocławek stał się tym miejscem,
które inwestorzy odwiedzają. Wykonujemy to, na co pozwala ustawa. Oczywiście, tak jak słusznie pani zauważyła, stwarzamy warunki i przecież sama strefa była cały czas krytykowana, że jest niepotrzebna, a proszę sobie wyobrazić, jakbyśmy bez strefy wyglądali. Krytykowana... Wiki na pewno by nie było, bo przecież Wiki rozważała przeniesienie niepotrzebny, a też jakbyśmy wyglądali bez tych 40 podmiotów, które rozpoczynają działalność, a z nich się mają szansę wykluć większe jednostki gospodarcze. Ale przypomnę jeszcze jedną rzecz. Wielki szum wokół KZPOW, czyli Agrosnowa, a po dawnemu KZPOW. I proszę bardzo, jest już zarejestrowana nowa spółka pod nazwą Produkty Polskie, która będzie miała zasięg ogólnokrajowy. Tu będzie centrala dla drugiej gałęzi, którą będzie miała spółka, Krajowa Spółka Cukrowa, a więc oprócz cukru będzie zajmowała się przetwórstwem artykułów spożywczych i centrala powstaje we Włocławku i prowadzimy działania, aby te tereny, które kupiła dla nowej jednostki gospodarczej spółka cukrowa, weszły w skład Pomorskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej. A więc kolejne działanie, które dzięki dobrym stosunkom z zarządem Specjalnej Pomorskiej Strefy Gospodarczej i samą panią prezes Kamińską, daje się wygenerować nowe miejsca pracy, stwarzając lepsze warunki do startu tym podmiotom gospodarczym, które chciałyby tu zaistnieć. A więc to jest to, w gospodarce nie jest tak, że dziś zbudujemy strefę albo powiemy, że mamy strefę i jutro mamy przedsiębiorcę. Nie, to jest cała gama przedsięwzięć, które trzeba brać na siebie, to znaczy marketingowych, uchwały o zwolnieniach podatkowych, a przecież mamy podjęte przez Radę, mamy również różne inne zachęty w postaci ułatwiania procesu inwestowania, bo jeżeli inwestor sobie tego życzy, my przydzielamy pracownika, który go za rękę prowadzi po wszystkich urzędach miasta i wręcz za niego część rzeczy załatwia, więc on przynosi tylko, kontaktuje się z jedną osobą, a nie z 10 czy 15 biurkami czy urzędami, bo załatwia to nasz urzędnik. I szereg podmiotów gospodarczych z tego korzysta, chwali to sobie bardzo, bo to przyspiesza mu proces, szczególnie osoby, które są spoza Włocławka, bo nawet trudno geograficznie się rozpoznać, gdzie to jest, a taką usługę nieodpłatnie oczywiście ułatwiającą funkcjonowanie i wchodzenie na włocławski rynek wprowadziliśmy. Powiem jeszcze jedną rzecz, która jest może mało powszechnie znana. Przecież uruchomiliśmy strony na naszym portalu miejskim dla przedsiębiorców, którzy chcą prezentować swoją działalność z podawaniem zakresu, wielkości produkcji, adresów, swego rodzaju reklam nawet. I każdy przedsiębiorca bezpłatnie może i uważam, że to raz pozwala na ekspansję tym firmom, bo kto wejdzie na stronę miejską, to może... A wiadomo, że na stronę miejską chodzą tylko mieszkańcy, ale również ci, którzy do Włocławka z różnych powodów się wybierać, planują lub przyjeżdżają tutaj, nie wiem, chociażby w celach turystycznych, czy jakieś inne. No też, ale i nawet samym włocławianom łatwiej, bo jak chcę zamówić sobie jakąś usługę, czy skorzystać z jakiejś produkcji, to mogę sobie zobaczyć, czy mam to we Włocławku. A więc przedsiębiorcy to sobie chwalą. To oczywiście udostępniamy nieodpłatnie. To już trwa 2 lata. I myślę, że to będzie się rozwijało. To będzie taki swoisty bank informacji o przedsiębiorcach, aktywności naszych włocławskich przedsiębiorców, a jednocześnie promocja samego miasta, że coś takiego się dzieje. Panie prezydencie, kolejny punkt pana programu wyborczego brzmi: będziemy kontynuować rewitalizację Starówki i program zwracania się miasta ku Wiśle. No, to oczywiście jest ciekawe zadanie, które stało się w wielu włocławianach pasją wręcz. I powiem, przypomnę już bulwary, most, przystań na Przysgłowiące, którą budujemy wraz z mostem, rewitalizacja Starego Rynku i choć z pewnymi trudnościami, ale sporej liczby uliczek, ale do tego wpisaliśmy również uchwałę Rady Miasta, którą na mój wniosek Rada Miasta podjęła, dotyczącą zwolnienia z podatku nawet do lat 10 tych wszystkich, którzy w obrębie Starego Miasta, tam jest określone ulicami, będą podejmowali zadania inwestycyjne poprawiające stan techniczny. Rozumiem, że to jest ten punkt, będziemy wdrażać nowe projekty z udziałem właścicieli kamienic i włocławskich deweloperów, tak?
Tak. I my w tej chwili czekamy tylko na opinię, czy będzie pozytywna Urzędu Konkurencji, Konsumentów i Konkurencji. Jeżeli będzie, to od nowego roku uruchamiamy i będzie można korzystać z dofinansowania, no pośredniego co prawda, tych wszystkich inwestycji, które w Starym Mieście będą mogły powstać, ale mamy kolejne etapy rewitalizacji Starego Miasta i nawet patrząc na dwa duże przedsięwzięcia z dwóch stron odbywające się, Browar B od ulicy Bechiego, z drugiej strony Muzeum Diecezjalne i to wszystko chcemy w środku spiąć. Na razie spinamy to jakością ulic, uliczek i oświetlenia, ale do tego proszę zobaczyć parking pod mostem, który dziś momentami już się wydaje za mały. I do tego wszystkiego przebudowa i termoizolacja obiektów szkolnych w kwartale Bechiego Ogniowa, gdzie już mamy zespół szkół chemicznych zrobiony, zespół szkół technicznych dostał komplet boisk w postaci orlika, budujemy salę gimnastyczną, LMK jest w kapitalnym remoncie. A więc za chwilę teren od starej celulozy do Zbłowiączki będzie terenem bardzo mocno zmienionym i ufam, że ta uchwała, która mówi o możliwości zwolnienia nawet do lat 10 z podatków tych, którzy będą inwestowali, odnawiać, na pewno też będzie tym elementem, który przyspieszy. No właśnie, bo często sama też słyszałam taki zarzut, że rewitalizując pan poszczególne części miasta, dba przede wszystkim o to, co na ziemi, nie patrząc jakby lekko w górę. Powiem, że gorzej. Nawet to, co pod ziemią przede wszystkim. Ale takie jest zadanie samorządu. Rozumiem, że nie do końca może pan po prostu czyść budynek wyremontować. Na 3 maja mamy dwa budynki, w tym w jednym jest urząd jeszcze do tego. A więc nie mamy tu szerokiego pola do popisu. Natomiast żeby mogli prywatni inwestorzy czy właściciele obiektów coś robić, to my musimy ich uzbroić w odpowiednią infrastrukturę. I na Starym Mieście zakończyliśmy taki proces jak kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazyfikacja i doprowadzenie ciepła z MPEC-u. Dziś coraz więcej obiektów się podłącza. Będziemy mieli za chwilę czym oddychać, bo przestaną kopcić te różne drobne kominy, w których różne rzeczy się spala. No i teraz, gdyby UOKi zdecydowało się zaakceptować tą naszą uchwałę, którą przesłaliśmy im, no to byłby jeszcze kolejny element pomagający, a więc w postaci zwolnień z podatków od nieruchomości. I myślę, że wtedy tu już byśmy wyczerpali całą skalę możliwości, które samorząd ma do dyspozycji, aby ułatwiać proces rewitalizacji. Wierzy pan, że ta stara część Włocławka i ta część nad Wisłą stanie się takim miejscem, w którym włocławianie będą spędzali wolny czas no, o każdej porze roku, nie tylko podczas jakichś imprez typu Bulwar Sportu czy Bulwarku, tylko będzie takie miejsce, w którym rzeczywiście będzie można usiąść, spotkać się ze znajomymi, no napić właśnie, się czegoś ciepłego lub zimnego, w zależności od potrzeb. Pani mówi usiąść, to przypomniała mi się bardzo zabawna sytuacja, gdzie pani mnie zaatakowała, że za dużo ławek jest na bulwarach. Co odpowiedziałem jej, że jak są imprezy, to tych ławek jest jeszcze za mało. No tak, ale to w soboty i w niedzielę, a w ciągu tygodnia jest za dużo. To trzeba zabierać. Poniedziałek. Zapytałem, czy mamy zabierać i przywozić na sobotę, niedzielę. Powiedziała do widzenia i odeszła. W związku z tym, wie pani, no zawsze są jakieś uwagi co do tego. Ja myślę, że to, co dzieje się przez ostatnie 2 lata na bulwarach, dobrze rokuje, dlatego że przecież choćby okres wakacyjny, gdzie są imprezy cykliczne, bulwar sportu, bulwar kultury, ściągają tłumy, trzeba tak to nazwać, tłumy tych, według tej pani za dużo ławeczek staje się za mało. Natomiast jak dojdzie jeszcze do tego w przyszłym sezonie, bo w tej chwili rozpoczęła się już fizycznie wykonawstwo, scena pływająca i będą się odbywały różne imprezy na tej scenie, a mieszkańcy będą w amfiteatralny sposób siedzieli nad Wisłą i mogli sobie podziwiać, to zapewne popularność tego terenu wzrośnie jeszcze bardziej. A przecież jeszcze z końcem tego roku będzie
będziemy oddawali do użytku przystań, która oczywiście okres ten zimowy, pozasezonowy będzie wykorzystywana na zagospodarowanie, to jak na przyszły sezon pojawią się różne jednostki pływające, bo chcemy tę część wyposażyć w takie, które mogą przy niskim stanie wody funkcjonować. A przypomnę, że basen przy przystani ma 4 metry głębokości, a więc spokojnie każda jednostka może tam wpłynąć. To myślę, że poziom atrakcyjności na pewno się obniży. Skoro wspomniał Pan o przystani, często słychać taki zarzut, że to jest rozrywka dla bogatych. Czy rzeczywiście? Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie i mamy na to dowody, ponieważ tam będzie można za naprawdę symboliczne pieniądze wynająć sobie kajak, łódkę, chcemy taką stworzyć sytuację, ale przystań na Górnej Wiśle, która była tak potężnie krytykowana przez dwa sezony, bo właśnie to się liczy na sezony, a nie na lata, funkcjonowania dowiodła, że tak nie jest. W ubiegłym roku, w pierwszym sezonie funkcjonowania, statkiem na Wiśle po zalewie pływało 1500 osób. To są osoby, które przyjechały bądź swoim środkiem lokomocji, ale znakomita część autobusem MPK, przeszło kilkaset metrów do przystani, kupili bilet, część biletów zresztą myśmy fundowali i pływali po. I z tych 500 osób, nie wiem czy 100 wcześniej pływało po Zalewie Wiślanym. W tym roku skala jest prawdopodobnie wyższa, ja w tej chwili akurat nie znam cyfr, ale prywatny przedsiębiorca kupił kolejno katamaran większy, bo nie był w stanie przewieźć wszystkich chętnych na spacerki po Wiśle. I teraz jak zrobimy po zalewie, jak zrobimy podobną rzecz na tej części, a tym bardziej, że już kupujemy dwie tak zwane smocze łodzie, które już włocławianie mogli jedną zobaczyć, gdzie będziemy starali się organizować zawody między osiedlami, między szkołami, między tym, między zakładami nawet pracy, no to będzie fajna, pyszna zabawa, a jednocześnie dla tych, którzy będą siedzieli na bulwarach, na pewno wspaniałe widowisko. Chcemy w latach przyszłych wzbogacić o takie środki pływające, żeby mógł sobie każdy bez nawet karty, zresztą dziś to ona nie jest do końca obowiązująca, iść za 5-10 zł wypożyczyć łódki i pływać sobie kilka godzin, czy no, trudno mi określić, jaka będzie tam cena jednostkowa. A więc, żeby to była masowa, że nie ktoś musiał kupić sobie jacht, żeby popływać. Nie o to chodzi, Nie o to chodzi, nie temu służy. Stąd też lokalizacja przystani na Górnej Wiśle jest w pobliżu przystanku autobusowego, żeby nie posiadający nawet własnego środka lokomocji mógł sobie przyjechać autobusem, wysiąść, pójść i popływać po Wiśle, bo tylko taka idea może odwrócić miasto ku Wiśle, a nie tylko idea dla tych, którzy kupują sobie drogie jachty. Ja też nie mam jachty, ja mam zwykły kajak i pływam po zalewie i większa frajda dla mnie, niż bym pływał dużym jachtem, bo więcej wrażeń, większe szanse na pomoczenie się i tak dalej. Panie prezydencie, zmiany na Słodowie zapowiadał pan, że basen miejski jest, to wszyscy wiemy, że miejsce na lodowisko i lodowisko czynne zimą również, ale co z amfiteatrem? No właśnie, dobre pytanie. W programie było lodowisko, był basen, doszło jeszcze kilka innych rzeczy. Górka saneczkowa i doszły boiska do gry w siatkówkę plażową. Tam Osil ma jeszcze wiele innych pomysłów, które na pewno ujawni na przyszły sezon letni. Będzie lodowisko oczywiście jak zwykle, nie jak zwykle, bo to dopiero drugi rok, a więc będą dwa lodowiska, bo będzie na Słodowie i w centrum. Natomiast sprawę amfiteatru odłożyliśmy. Odłożyliśmy nie dlatego, że jej w ogóle nie chcemy, tylko zmieniła się koncepcja, że amfiteatr budujemy nad Wisłą. Właśnie ta scena pływająca, o której mówiłem, i wykorzystanie kształtu bulwarów z tym schodkowym zejściem uznaliśmy, że obniży znakomicie koszty, a jednocześnie wprowadzi no, większą atrakcyjność lokalizacji, no bo niektórzy nawet mówią, że będzie teatr na wodzie. Proszę tego tak dosłownie nie przyjmować, ale w Łazienkach był teatr na wodzie. My też robimy scenę na wodzie. Myślę, że na pewno to uatrakcyjni i same bulwary, ale i dla samych widzów będzie to atrakcyjna forma, w której będzie przekaz różnych zdarzeń kulturalnych.
Odrestaurujemy zabytkowy park imienia Henryka Sienkiewicza, tworząc w nim oazę dla spokojnego wypoczynku wrocławian. No to jest sukces, powiedziałbym, umiarkowany, ponieważ wykonaliśmy szereg rzeczy kosmetycznych, szczególnie w tej części od ulicy Wyszyńskiego. Tam powstał parking dla tych, którzy chcą do parku przyjechać. Tam powstał parking, z którego korzystają również widze, na przykład, którzy przyjeżdżają na śluby do katedry. A więc funkcja ogólna tego przedsięwzięcia. Robimy pewne korekty, jeżeli chodzi o drzewostan i zieleń. No i oczywiście wcześniej zrobiliśmy po dawnym amfiteatrze plac zabaw, który cieszy się niezmiernym dobrym powodzeniem. Natomiast wpisujemy tę rewitalizację parku taką już pełną do nowego rozdania środków unijnych na lata 2014-2020 i chcielibyśmy właśnie bulwary, drążąc tunel pod ulicą Wyszyńskiego, przedłużyć ciągiem pieszo-rowerowym aż do zespołu sportowego na Słodowie, a więc basenu, boisk i o tym wszystkim, co mówiłem. A więc w zasadzie każdy będzie mógł basen, jedna przystań, całe bulwary i dalej chcielibyśmy to ciągnąć aż do przystani na Górnej Wiśle i do zapory na Wiśle i do tej starszej mariny, którą dwa lata temu żeśmy oddali do użytku. I to nam stworzy cały kompleks dopiero. Zawsze pomysł pierwszy jest dobry, ale dobrze jest, jak jest trochę czasu na jego rozwinięcie i tu myślę, nastąpiło duże rozwinięcie, które będzie cieszyło Wrocławia. No i dochodzimy do tego, co najbardziej rozpala emocje kierowców, czyli do ulic. Obiecywał pan tak, przebudowę Alei Kazimierza Wielkiego wraz z ulicą Kruszyńską i Wronią i jakby mogę zaświadczyć, ponieważ codziennie ten trakt to znaczy, osobiście. Tak naprawdę mam jeszcze rok że na realizację tego programu. Że ta obietnica została spełniona, bo Kruszyńska i Wronia niemalże już. Jest w trakcie realizacji, z tym, że to jest droga krajowa nr 62, a tak to się nazywa. Udało nam się w tym roku dodatkowe pieniądze pozyskać na realizację tego zadania przebudowa dróg krajowych, oprócz jedynki, która cały czas trwa. Natomiast tu konkretnie na drogę 62, Królowa Jadwigi jest ciągiem tej drogi i dalej budujemy na ulicy Alei Kazimierza Wielkiego do wysokości ulicy Leśnej. I to jest tyle na ten rok. Na tyle starczyło i środków zewnętrznych, i środków własnych. Natomiast chcemy i zresztą we wszystkich. Bo to pojedyncze jest najgorsza chyba droga we Wrocławku. Tak, ja nawet myślę, że pewne odcinki były nawet gorsze niż jedynki, bo ona od czasu wybudowania właśnie tam nic się nie robiło. Poza przyklejaniem różnej wielkości placków na dziury, które odskakiwały tak z powrotem. Tam mamy duży problem z wiaduktem, tym nad torami kolejowymi. Mamy dokumentację, staramy się również o zasilanie zewnętrzne, bo to jest bardzo droga inwestycja, on będzie musiał być gruntownie przebudowany, ale planujemy na lata następne przebudowę całej drogi krajowej 62, a pierwszy, kolejny etap to będzie do ronda na Przytamie i tak właśnie powszechnym uważaniu, a przynajmniej w tym dwupasmowym w każdą stronę odcinku, to jest rondo Falbanka, rondo Przytamie, to jest droga krajowa 62, a potem to już w kierunku Płocka. Czyli ta część, którą jeszcze codziennie jest wyremontowana. W kolejnych etapach będzie z czego nie odbywam, cieszę się bardzo mocno. No myślę, że ci, którzy jeżdżą w kierunku Warszawy, będą się cieszyć dopiero wtedy, jak ten drugi odcinek zrobimy. Tak, to prawda, bo akurat ten drugi jest chyba jeszcze gorszy. Tak. Budowa dalszego odcinka ulicy łączącej Kapitulną z ulicą Toruńską. No właśnie, tu mam taki trochę niedosyt, bo częściowo zrealizowaliśmy ten temat, budując ulicę obwodową. Ona była w ramach przebudowy ulicy Kapitulnej, więc skomunikowania autostrady i
lotniska ze szpitalem. Natomiast myśmy projektowali to przedsięwzięcie, żeby pociągnąć aż do ulicy Toruń. Tam do, przez las, tak? Przez las, szpitala. Przez osiedle Zazamcze, żeby za dawnym polem bozbytem łączyła się z jedynką. Niestety spotkało się z dużym oporem społecznym. Nie wiem, na ile ten opór zmalał po obejrzeniu tego, co powstało, ale za późno jest na pozyskanie środków z tego rozdania. Stąd też wpisujemy ją w kolejne rozdanie środków zewnętrznych, bo to było z RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Fundusze się wyczerpały, ale mam nadzieję, że wraz z wyczerpaniem funduszy wyczerpały się emocje negatywne i mam nadzieję, że uda się w przyszłym rozdaniu i skorzystać ze środków i pogodzić interesy lokalnej społeczności. No byłaby to taka świetna obwodnica. No świetna, no obwodnica, ja bym się bał tego, ale w każdym razie taki fajny bypass, który by pozwalał na poruszanie się między trzema osiedlami bez wyjeżdżania na tą nieszczęsną jedynkę, której jest ciągle zawsze duży tłok, bo no, Zazamcze, chyba Południe to i Kazimierza mogłyby się łączyć, komunikować między sobą, nie wyjeżdżając w ogóle na jedynkę. To by znakomicie poprawiło komunikację. Ponadto no, Zazamcze w dużej mierze na własne życzenie właśnie przez takie protesty pozbawiło się możliwości przekraczania torowiska nawet wtedy, kiedy są zamknięte szlabany. To jest jedyna dzielnica, która nie ma połączenia, jak zamkną szlabany. Więc stąd też przebudowaliśmy w taki sposób ulicę Kapitulną, że są aż trzy pasy, z tym, że prawoskręt już jest od ulicy Słodowskiej na Zazamcze. Dlatego, żeby po prostu poprawić komunikacyjność Zazamcza, póki oni się nie zdecydują, a ja nie pozyskam środków na kolejne rozdanie, żeby wybudować im tamten odcinek. Przebudowa ulicy Kaliskiej i Wiejskiej. Przebudowa ulicy Kaliskiej trwała 2 lata. Nie powiedzieliśmy tam ostatniego słowa, ale ulica Kaliska w zeszłym roku to była wielka budowa, bo tam zmienialiśmy kanalizację sanitarną. Pamiętamy, że tam ciągle narzekano, że zapycha się, zalewa, są piwnice bloków stojących obok, że wydzielają się niesympatyczne zapachy, powiedzmy tak to dość dyplomatycznie. Natomiast i tam przebudowaliśmy całą kanalizację ogólnospławną, sanitarną. Potem położyliśmy nawierzchnię. W tym roku robiliśmy odcinek ten bliżej torów. To już zupełnie jako oddzielne zadanie. I myślę, że dziś już stan ulicy Kaliskiej jest taki, który zadowala wszystkich. Oczywiście, jak zwykle pozostaną poprawy chodników, ścieżek rowerowych i tak dalej. To jest permanentny proces, który się odbywa, ale generalnie to już nie jest ta sama Kaliska, ta która dziurawa, była którą pamiętamy sprzed, nie wiem, 2 lat jeszcze nawet, tak? Bo te remonty były największe w zeszłym roku chyba wykonywane. W zeszłym roku tak, były najkosztowniejsze remonty na ulicy Kaliskiej w zeszłym roku z racji przebudowy kanalizacji. Bo tak się składa, że właśnie my widzimy to, co jest na wierzchu. Jest nowy asfalt, szybko położyli nowy asfalt. Dlatego jak z kimś rozmawiałam o Krużyńskim, mówię, Boże, jak oni to szybko zrobili, jak świetnie. A ktoś zwrócił uwagę, że no tak, no bo tam był asfalt, tam nie trzeba było wszystkiego zrywać, tak jak na 1C przebudowywać tych wszystkich to jakichś rzeczy, które na pewnej części Kaliskiej to było tak, że zaczął ten asfalt się odkleić i okazało się, że pod spodem są kocie łby, tak zwane. Ale więc położyliśmy nowy dywanik, podnosząc krawężniki, wzmacniając wytrzymałość tego. Natomiast wszędzie tam, gdzie musimy wymieniać infrastrukturę podziemną, to koszty rosną razy 3, ale jednocześnie i czas się wydłuża. Akurat na Kruszyńskiej tam nie musieliśmy wymieniać. Zresztą to nie jest przebudowa, to jest remont ulicy. Bo jak w wypadku jedynki czy ulicy Kapitulnej, to była przebudowa, gdzie kładliśmy nową infrastrukturę podziemną. Panie prezydencie, obiecywał pan budowę boisk sportowych przy każdej szkole. No właśnie. Póki co udało mi się 17. Myślę, że to w tym 7 orlików. W tej chwili są w trakcie budowy jeszcze 2 boiska. Przy gimnazjum nr 14, dawna szóstka przy placu Staszica, bo tam dyslokowaliśmy szkołę z ulicy Leśnej. I w tej chwili jest budowa orlika na Zazamczu. Tak, na Zazamczu.
W związku z tym za chwilę będziemy mieli 19 boisk wielofunkcyjnych. Jeszcze kilka nam pozostało, ale sukcesywnie będziemy dążyli do pobudowania przy każdej szkole. Myślę, że i tak tempo jest na tyle zadowalające, że wszystko wskazuje na to, że dobrniemy do końca kadencji ze wszystkimi boiskami. Uruchomimy profesjonalny system monitoringu Śródmieścia ze stopniowym rozszerzeniem na poszczególne osiedla Włocławka. Czy rzeczywiście, bo Śródmieście jest już w oku kamer, a co z tymi osiedlami? Tak, w tej chwili w Śródmieściu zainstalowaliśmy 45 kamer. Pobudowaliśmy nowe centrum dyspozycyjne. Ono mieści się w budynku urzędu na ulicy 3 Maja, ponieważ już się w Straży Miejskiej taka ilość nie mieściła. Zakładamy na dalsze lata rozbudowę monitoringu, tylko chciałbym tu jeszcze jedną rzecz powiedzieć. To znaczy tak, pierwsze, na pewno poprawiło się w Śródmieściu bezpieczeństwo. Na pewno policja często korzysta z naszego monitoringu prowadzonego przez Straż Miejską w wypadku, gdy jakieś zdarzenia miały miejsce. I to jest osiedle, w którym było najwięcej zdarzeń właśnie jakichś chuligańskich, wybryków, jakichś takich różnych. Ja nie wiem, ja ciągle walczę z tym pojęciem. Może dlatego, że sam mieszkam w Śródmieściu. Pewnie jestem mało obiektywny, ale, ja myślę, że to są chyba, znaczy część prawdy, a część mitów na temat Śródmieścia. Ja w życiu swoim i młodzieńczym, i dorosłym mam kilka akcentów z mieszkaniem w Śródmieściu. To jest mój trzeci etap mieszkania w Śródmieściu. Teraz mieszkam już 11-12 lat w Śródmieściu. I jak oglądam statystyki, to są pewne rejony miasta, które wydają nam się bezpieczne, a one bezpieczne wcale nie są. To nie są akurat całe osiedla, ale pewne fragmenty. Ja nie będę w tej chwili robił reklamy czy antyreklamy, w związku z tym nie będę kusił się o pokazanie tego w proporcjach. Oczywiście bym powiedział tak, mam taki probierz. Jak budowaliśmy bulwary, to późną jesienią wykonawca zamontował ławki. Wtedy nie było monitoringu. No więc wszyscy przychodzili, dzwonili i mówili, co pan pozwolił te ławki zamontować, przecież na wiosnę nic nie będzie, bo oni spalą te ławki w zimę na ogień. Co się okazało wiosną? Przy jednej ławce była odkręcona jedna, słownie jedna śruba, która mocowała ją do podłoża. Nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. Jak chodzę na bulwarach, to stali bywalcy i mieszkańcy okolicznych domów mówią, dziękujemy, nareszcie zaczynamy mieszkać w ładnej dzielnicy. A więc poziom, jaki stwarzamy mieszkańcom, ma szalony wpływ na to, jak oni się zachowują. Natomiast w czasie budowy bulwarów oczywiście było wiele przypadków kradzieży materiałów budowlanych, ale jak wszedł monitoring, to po złapaniu dwóch i opublikowaniu w mediach się ustało. Rozeszła, że tak. Nie warto kraść, tak, bo tak. A jeszcze jeden przypadek był bardzo śmieszny, bo kierowca przyjechał, ładował kostkę granitową do samochodu, podjechała Straż Miejska, okazuje się, że dosyć, że kradnie, to nie ma prawa jazdy, jest pijany. No więc miał aż trzy różne. Trzy w jednym, nie dwa w jednym wyszły. Więc wezwano policję. Myśmy to oczywiście opublikowali. Może na trzeźwym się zastanowił. I to, tak, drugi taki podobny przypadek, ale tamten był trzeźwy, co prawda uciekł, ale to nic nie daje, ponieważ robią operatorzy zbliżenie, tablicę, widać jakbyśmy mieli ją przed oczyma rejestracyjną. Policja pojechała, znalazła kostkę skradzioną i sprawcę w związku z tym, bo jego było dobrze widać. To jest monitoring dobrej jakości i to poprawia, na pewno poprawia, a przynajmniej dyscyplinuje pewne grupy osób. Natomiast, no cóż, będziemy to robić w innych. Ja myślę, że na osiedlach to już jest pole do popisu generalnie dla spółdzielni mieszkaniowych, które są powiedzmy tam w 90, 80 czy już tam procentach właścicielami terenu i obiektów. Natomiast my w tych miejscach, które są bardzo publiczne i stanowiące centrum miasta, oczywiście będziemy go dalej rozwijać. Panie prezydencie, to jeszcze na koniec. Stworzymy w budynku przy ulicy Żeromskiego obiekt po szkole, placówkę całodobowej opieki nad osobami długotrwale chorymi. I to zrobiliśmy. Co prawda po zrobieniu tego okazuje się, że mamy więcej problemów, niż byśmy tego nie robili. Jest to
bardzo nowoczesna placówka, która niestety dotknięta jest jedną wadą, brakiem kontraktu z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ówczesny prezes, który podjął się trudu budowy tego obiektu, zapewniał mi cały czas, że ma obiecany kontrakt. Jak otwieraliśmy, okazało się, że nic nie ma, już był inny zarząd MZOZ-u, że nie ma takich dokumentów, które by to potwierdzały. Ale i na otwarciu, i kilka razy później, dyrektor Wojewódzkiego Oddziału z Bydgoszczy Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia obiecał najpierw, że w ciągu roku podpisze, potem, że od nowego roku podpisze nowy kontrakt, potem, że na 2013 rok, i do dziś nie uzyskaliśmy tego kontraktu. A co jeszcze nie uzyskacie? My nie mamy, no po prostu, ja nie wiem, czy nie ma pieniędzy, czy w każdym razie, co chwilę mamy jakąś inną argumentację, że są zaspokojone potrzeby, a nie są, bo zgłasza się do nas masę ludzi i w tej sytuacji myśmy zdecydowali, że wpuszczamy kontrahentów komercyjnie, że ktoś będzie płacił i mieszkał. Ale w ten sposób udało się zapełnić tylko połowę tego obiektu. Druga połowa generuje koszty. Ludzie przychodzą do nas, że chcieliby korzystać, ale ich po prostu nie stać na zapłacenie, a nie ma kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. I teraz tak, jest piękny, nowoczesny obiekt. Rosną koszty jego utrzymania, no bo to nieważne, że on jest w połowie wypełniony, bo ogrzewać trzeba cała infrastruktura. Koszty stałe są kosztami stałymi. Jednocześnie mamy codziennie dopominających się, że chcieliby skorzystać w przypadkach takich, które wymagają opieki profesjonalnej, no ale niestety bariera finansowa. My w tej chwili pracujemy nad innym rozwiązaniem, które pozwoliłoby wypełnić ten obiekt w 100% i jednocześnie przez MZOZ zdobywać środki, które przynajmniej by równoważyły obciążenia z dochodami. Myślę, że w najbliższym okresie czasu uda nam się to rozwiązanie, bo pomysł już mamy, wdrożyć, rozpracować, jak to prawnie będzie wyglądało. Niestety on zmieni trochę profil funkcjonowania w stosunku do założeń, ale będzie służył w dalszym ciągu społeczności. Natomiast w tej chwili tam jest dobrze funkcjonujący zakład rehabilitacji, który świadczy usługi dla tych pacjentów, którzy korzystają z części łóżkowej, ale i również przychodzących z zewnątrz. I docelowo zakładamy, że funkcjonujący w dużo gorszych warunkach część rehabilitacji na ulicy Mickiewicza będzie też przeniesiona tam, bo to jest i nowoczesna baza, nowoczesny sprzęt, no i wszystko nowe. To jest zupełnie inny niż w starym obiekcie, który tak naprawdę kwalifikuje się też do remontu, bo on jest tylko ładnie odmalowany, ale gorzej jest z wewnętrzną infrastrukturą. Także przy dogłębnej analizie MZOS musi zracjonalizować ilość obiektów, którą potrzebuje w stosunku do świadczonych usług. Panie Prezydencie, na początku naszej rozmowy wspomniał Pan, że ta wieść o referendum i te wszystkie działania wokół tego nie zmieniły Pana jakby stosunku do pracy, Pana sposobu działań, ale proszę powiedzieć, czy cieszy się Pan, że to już w najbliższą, następną niedzielę? Ja nas w niedzielę traktuję jak każdą inną. Jak, o ile pamiętam, w kalendarzu akurat będzie to wyjątkowo wolna niedziela i na pewno spędzę ją na działce, na świeżym powietrzu. Natomiast ja mam taki bardzo luźny stosunek do tego referendum. Luźny w ten sposób, że nie może to być przesłanka, która determinuje moje zachowanie. Rozmawialiśmy o programie, wiem, co mam jeszcze do zrobienia, wiem, co mi się udało, wiem, co powinniśmy rozwinąć na bazie tego, co się udało. Ja mam plany na przyszłość rozwojowe, natomiast ci, którzy nawołują do referendum, nie przedstawili żadnego programu. I bez względu na to, jak to ocenią, czy on jest bogaty, czy ubogi, to on jest oparty o finanse miasta, o możliwości finansowe miasta. W związku z tym, no cóż, a jeżeli mieszkańcy Włocławka dojdą do wniosku, że to
zagłosowali nie na ten program, no to mają okazję to zrobić przy okazji pełnego rozliczenia, które będzie za rok. I będą wybory, w których dziś nawet jeszcze nie wiem, czy będę w ogóle startował, bo to jest kwestia dość odległa, tym bardziej przy takim rozmachu inwestycyjnym, jaki w tej chwili prowadzimy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani, dziękuję państwu. Moim i państwa gościem był prezydent Włocławka Andrzej Połucki.